Mam już przygotowane 3 obrazki. Zaznaczam każdy z nich, przyciskając jednocześnie na klawiaturze Shift i blokuję na miejscu. Teraz z galerii przeciągam pudełko. Może być to dowolny element zasłaniający. Powiększam pudełko tak, żeby zasłoniło zdjęcie i nanoszę na obiekt. Zaznaczam wszystkie 3 pudełka i wybieram animację obiektu. Zanikanie na zewnątrz. Mogę zmienić prędkość z wolnego, z normalnego na wolny. Teraz zostało mi tylko zablokowanie pudełek na miejscu. Gotowe. Sprawdźmy, czy działa.